Proszę pana, ja wiem, że ty masz ADHD. Pan to ma... normalnie ja będziesz chcę... królem. Ja wiem, że będziesz królem, tylko musisz tutaj się z nami trzymać na razie. Tak. Złapiemy go i ogarniamy mu kolokwialnie. Czekaj, co to on napisał? Jest, mały książę, dobra. Kupiłem dzisiaj fajne gry. Może pogramy w nie potem. I właśnie kupuję lody. Jaki smak lubisz? Grubo. Lody mu kupuję, słyszysz? Grubo się robi. I lody? Nie. Kocham tam, że... lody, lepiej, że czekoladowe. Nie, chodźcie, idziemy. Bartek, chodź. Ale ja chcę być bohaterem jak wy. Wiem, super, cieszę się za twoje... Ale ja muszę się kupić. Dwóch na jednego. O, pełny pęcherz ma. W pubie się wysikasz. Ale ja nie wytrzymam. Wiesz, jak to jest mieć pełny pęcherz? Daj się chłopakowi oddać tam za drzewkę. Dobrze, idź. Jest. Stary, czy ty możesz raz po mojej stronie stanąć w takiej sytuacji? To dobra, nie jest pełny pęcherz, wiesz jak to jest, mieć, wiesz, opił się coli, no to zaraz przyjdzie. Dobra, czekaj, chyba znowu piszę. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, jak dzisiaj jesz lodem. Nie mogę się tego doczekać. Nie, ręka mi świeżby już, no konkretnie. Wiesz co, dokument. Powiem ci szczerze, że mi się robi niedobrze. Dobrze. Możemy się proszę zwijać? Proszę. Dobra? Stań po mojej stronie. Bartek! No dobra, to on tam gdzieś za drzewem. Bartek, chodź! Bartek, wychodź, no żartownisiu. Bartek, chodź. Proszę cię. Skończyłeś już? Mogę zobaczyć? Żartowni się skurczę. Bartek! Nie ma go. Co to kuźwo mówić? Bartek! 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 Kuźwo. Bartek! Bartek, to nie są żarty! Bartek, kurde, no! Ej, może on do Wisły wpadł? Brat Meli tak bardzo wkręcił się w akcję łapania pedofila, że postanowił sam się z nim spotkać. Chłopiec nie zdaje sobie sprawy, w jak wielkim może być niebezpieczeństwie. Ej, Bartek! Bartek! Zabiję cię, słyszysz? Otóż... Wykastruję cię! Człowieku, ratunkę cię, słyszysz? Zezdana, Oskar, przestań go tu! Przestań go tu! Bartego, matko, nic się nie jest. Bierz go na ściany, dawaj! Jesteś cały? A, co ci w głowie, co? Halo, złapaliśmy tutaj pedofila. Dobra. Co? Policja! To jest on. Otrzyj się, spokojnie. Weź go zakuj. Ręce. Spokojnie. Ręce na górze. Ja tylko lody kupowałem. Dobrze. Powinniście wykastrować. Niech się pan... Chcesz sobie narobić problemu? Są jacyś inni świadkowie zdarzenia? Tam. Kto jest jeszcze świadkiem zdarzenia? Dobra. Dowody osobiste poproszę w takim razie. A ktoś z rodziny chłopca? Tak, ja jestem. Pani jest z rodziny, tak? Dobrze, spokojnie. W takim razie pojedziecie złożyć zeznania na komisariat, wezwiecie rodzinę. Okay. Dobra, idziemy. Niech się pan uspokoi, bo sytuacja jest opanowana, rozumie pan? Ile już chłopczyków tak wyhaczyłeś?